Zaczynamy, kur... Najgorzej to wam powiem wyjechać z domu. Potem to już jakoś idzie. Tak w ogóle to dzień dobry. Nie przywitałem się. Jestem na Mostową. Do Charlotte. Pierwsze zamówienie. Ostatni dzień pogody chyba. Od jutra burze. To trzeba jechać, wykorzystać. Coś zarobić. Coś nagrać. Ci dalej filmują. Muszę się trochę pośpieszyć, bo znowu wyszedłem spóźniony. Na dzieciaki trzeba uważać, bo nie wiadomo kiedy gdzie skręci. Gdzie ten Charlotte był? Tutaj chyba. Dzięki. Dzień dobry. To w tym śniadaniu dla dwojga mam nadzieję, że nie ma kawki. Teraz jak na dół wszyscy prosto, nikt nie skręca. Zawsze każdy w prawo. Koleżka tym autobusikiem ładnie zapędził. I oczywiście telefon przy uchu. Wydzwaniają mi jak nie z Krakowa, to z Warszawy, z jakiegoś banku. Cały czas, no powaliło ich. Wypieprzaj. O, truskaweczki po ile? 20 zł za kilo. 40 za kobiałkę. A jak odbieram i nie mówię halo, czy słucham, czy coś w tym stylu, się rozłącza. Słucham, halo. Aha, to już prawie na miejscu jestem. Aha, no to dobra, no to wracam w takim razie, okej. No dzięki. Dobra, no. Ty z Warszawy dzwonią, że nie wziąłem całego zamówienia. Wszyscy podekscytowani pająkiem. I co, ja mam za darmo jeździć? Jajo. No ale nie mogłem powiedzieć, chyba że się nie wrócę, nie wiem. No to ja mam kawę w plecaku, to ja tak będę jeździł w kółko. To za chwilę ta kawa, to co się wrócę po to, to dojedzie, a kawa nie dojedzie, bo będzie cała rozlana. No ta ulica też tu jest zarąbista. No to podpowiedzcie, co ja powinienem zrobić w takim momencie, wracać się i tracić czas? Za darmo, czy... Powiedzieć mu, żeby sobie to łaskawie anulował i wypić kawkę. Dała mi jedną torbę, powiedziała proszę, wziąłem i pojechałem. Nie patrzę sobie w środku. Ciekawe, że w ogóle nie przejadę jeszcze.
Tak, podobno coś nie zabrałem. Tak, właśnie tego. Wszystko przez pająko. Dzięki. To jest wszystko z porządku. Do widzenia. O, jeszcze mi się grafik otwiera. No i dobra, plecy mam już całe mokre, kawa wylana. Zajebiście. Piszę do nich, a to do śmieci wyrzucą. Już nie będę z tym jechał. Ciekawy ten dzień będzie. Cały plecak zajebiście. Buza do prania. Idź pan. Niby czarna ta latte, a biała leci. Będzie to jakiś kosz na śmieci, że kurde to wiózł. Kupię dokąd. Paranoja. Ja pi... Nie przechodzę, dziadek, kurwa, do śmieci nie trafiłem. Jedźcie spokojnie. Dziewczyny się śmieją. Bardzo mi przykro. No, napisałem jej, że się to rozwaliło i że to do kosza wyrzucam. Że powiedziała, że samo jedzenie zawiózł. I ten. I przeprosił za zaistniałą sytuację. O, dziękuję bardzo. Ups. Dzień dobry. Wie pani co, ja tak późno przyjechałem, bo zdarzył się mały wypadek. Kawa mi się wylała. Bo ja tuż byłem na miejscu, musiałem się wrócić po drugą część zamówienia i się wylała po drodze. Ja im to zgłosiłem, oni powiedzieli, że... Ale żyje pan? Nie, ja żyję, tylko kawy nie ma. I kazali przeprosić, to jest troszeczkę mokre. I żeby pani tam do mnie napisała, to za całe zamówienie prawdopodobnie zwrócą pieniądze. Spokojnie. Przepraszam. Najważniejsze, że wszystko w porządku. Nie. Do widzenia. No i tak to jest, jak ja mam coś wytłumaczyć. No dobra, 11.50 w godzinę. Kiki ramen z Piłsudskiego. Pakiecówka jeszcze. I Soul Kit. Seoul Kit. Na Kościuszki i na Chopina. No dobre. Chińczyk czy Wietnam jest dopiero za 16 minut. Dobrze, chociaż pani miła, bo jeszcze jakbym z jej od klienta dostał, to już w ogóle by mi się odechciało jeździć. Nie ma gdzie stanąć na światło. Coś już mogę odebrać. Nie jestem gotowy na przyjęcie. Lobo. Lobo jest. Thank you. No dobra, ramen Kiki. Gdzieś tu chyba. Kinki. Ramen Kinki. Ten sam budynek chyba. Tu?
tutaj mnie. Ta pani z tą czerwoną torebką to odważnie tak za plecami. No, teraz poprawimy rosołkiem. I w ogóle plecak się nie nadawał do mycia kerszerem na stacji. Dzień dobry. Widzicie, 90 złotych. Nie ma pani złotówki może? Żeby mi dyszkę wydać? To bardzo bym prosił. I tu będzie resztę. Dziękuję bardzo. To jest pani, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo proszę mi te końcóweczki przygotowywać, bo ja nie mam drobnych. Mieszkanie 40. To jest ten sam gość, co byłem u niego. Czyli to była... To była ta ostatnia klatka tutaj chyba. Oczywiście dalej nie napisał. Dzień dobry. Proszę bardzo. Oj, ulało się trochę chyba. Zgłosi pan to do nich? Co się dużo to wydało? Moment. Sorry. Burger King Szewska. Pakietowe. Ten moment mojej rozmowy po angielsku wyciąłem. Ponieważ nie wiem jak, bo nie umiem, ale wytłumaczyłem mu, że ma napisać do Globu, to mu tam oddadzą pieniądze za tą zupkę, co się wylało. Ten dzień to jest całkowity niewypał. Ja mam 261 i 225. Dzięki, do widzenia. Pojechałbym prawą stroną, tylko się nie dało. Cóż poradzę. Proszę, to jest to i dwa napoje. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dobra, szybki kursik. Dobra, oblane, do domu. Ale sprzęt, ja pierdzielę.
padło kolejne. Tam się kamera włączyła. I mam następne z Wolnicy. Pizzeria. No ale wieje, zatrzymuje mnie, no nie zdążę. Dobra, okej. 10 minutes later. Kamera mi się zagotowała. Czekałem tam w środku 10 minut. Prawie pod domem jestem. Miałem to anulować w cholerę. Przepisać gdzieś do domu. A teraz znowu jadę na Lea z tym. Jest tam już kawałek. Dalej będzie do domu. Kurde, trzeci raz jadę tą samą drogą. Dobra, podejście numer 2. Dość długa instrukcja, jak się dostać. Ale Kir to chyba to. Cześć. Cześć. To z tamtej strony. Dziękuję. Na numerację tych klatek. No dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. No i dobra, mam tu do odbioru kebaba z Bronowickiej. I walę z nim pod kleparz i to będzie ostatnie zamówienie. Tylko trochę słabo, bo on będzie gotowy dopiero za 15 minut. A mi się tak lać chce. Dzięki. 26 zł talerza, pani zapłaciła 30 czy 50. Znaczy ja zapłaciłem za nią. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No dobra, koniec na dzisiaj. 94 zł. 3 godziny 10 minut. A. 3 dyszki na godzinę. Trzymajta się, dziąble. Narka.